Cześć, witajcie w szybkim Keto Q&A, czyli jedno pytanie, jedna odpowiedź. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy można morsować w śniegu. Zapraszam. Tak, można morsować w śniegu i bardzo Wam to polecam. Najlepiej się w nim zasypać, bo temperatura śniegu jest dużo lepsza niż temperatura samego powietrza. Samo powietrze i chodzenie po zimnym powietrzu nam nie wystarczy, możemy się rozchorować. Ale jeżeli się w tym śniegu zanurzymy, to naprawdę jest wystarczająco zimno, tak samo jak i w zimnej wodzie. I moi drodzy, chciałam Wam tylko powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo już o morsowaniu mówiłam wiele razy pod kątem, no nie wiem, adrenaliny, dopaminy i wielu korzyści zdrowotnych. Ja od zawsze miałam niedoczynność tarczycy, bo mam bardzo małą tarczycę i to jest jedyna naturalna metoda, która może Wam pomóc tą tarczycę przywrócić do równowagi. Ja w tym momencie tej niedoczynności nie mam. Oczywiście dobra suplementacja, ale również morsowanie może temu pomóc. Wiem, że łatwiej jest wziąć Euthyrox czy Letrox i jeżeli bierzecie, to nie jest tak, że macie odstawić, wręcz nie odstawiacie, bo to nie jest dobre, ale naprawdę położenie się na śniegu, korzystanie z zimy, to jest coś, co możemy zrobić i to wydaje się tylko takie straszne. A wbrew pozorom jest, jak już się zaklimatyzujemy do tego, bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. Witamina D przy okazji, ale pięknie. Moi drodzy, na koniec kilka przypominajek. Po pierwsze, to nie jest pierwszy materiał, który nagrałam o morsowaniu, także wszystkie przewodniki i materiały o tym, jakie korzyści możemy czerpać z morsowania i jak możemy morsować, macie w opisie filmu zebrane, także tam są linki do wszystkich filmów. A w skrócie, co robimy, jeżeli chcemy wskoczyć do śniegu, żeby to nie było takie po prostu na hura, teraz nagle skaczę do śniegu, bez żadnego przygotowania. To, co polecam Ci zrobić, to nie robić tego bardzo późno wieczorem, bo może być problem z zaśnięciem, bo jednak ta dopamina, adrenalina nam się podnosi. Druga sprawa to zrób sobie jakąś fajną, szybką rozgrzewkę. Chodzi o to, żeby się rozgrzać, żeby poczuć, że mięśnie pracują, ale żeby się nie spocić, czyli żebyśmy nie zaczęli wytracać tego ciepła, które kumulujemy. Na przykład ja bardzo często po prostu skaczę sobie na skakance, robię taką lekką, krótką rozgrzewkę, dosłownie parę minut i to jest w zupełności wystarczające. I rzeczywiście, jeżeli wychodzisz na ten śnieg, to postaraj się w nim jak najbardziej zanurzyć albo się nim właśnie trochę przykryć, tak żeby mieć jak największą styczność właśnie ze śniegiem, a nie tylko z powietrzem, bo takie bieganie na zimnym powietrzu może sprawić, że złapiemy katar, że się rozchorujemy, przeziębimy. Nie jest to wystarczająca dla naszych receptorów na skórze ekspozycja na zimno, natomiast przy takim odpowiednim właśnie kontakcie to wręcz podnosi to naszą odporność i wiele osób, które morsuje w taki czy inny sposób, mówi, że przestały chorować, odkąd morsują, także jest to fakt. Ale po prostu jak wychodzimy z tego śniegu, to się szybko staramy się wytrzeć, wypić coś ciepłego. Te drgawki, które są po morsowaniu, są naturalnym procesem i jeżeli weźmiecie ciepły prysznic na przykład, no to troszeczkę przyspieszycie ten proces, ale dużo więcej korzyści mamy, jeżeli ten proces sam sobie będzie zachodził w takim tempie, w jakim powinien dla naszego organizmu, więc tutaj nie martwcie się drgawkami, ale na pewno po prostu nie biegamy, nie pijemy szampana na zewnątrz, jeżeli nie chcemy się przeziębić, tylko się ciepło ubieramy i pijemy coś ciepłego. No to tyle w temacie. Mam nadzieję, że skorzystacie z zimy, która nas tutaj w Polsce przynajmniej na ten moment spotkała i ja zamknęłam zamrażarkę na przynajmniej kilka dni i wskakuję do śniegu. Piękna pogoda, jak tylko nie wieje, a dzisiaj właśnie nie wiało, no to jest to na to idealny czas. Kto się jeszcze nie odważył, a nie miał zamrażarki, miał daleko do jakiegoś akwenu i nie lubi zimnych pryszniców, to teraz już nie ma wymówki. Bardzo serdecznie Was zachęcam i polecam morsowanie również w śniegu. I oczywiście bardzo chętnie usłyszę, czy morsujecie, czy próbowaliście już morsowania w śniegu, jaka jest Wasza ulubiona forma i jakie są Wasze doświadczenia. Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem ja pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!